Cześć. Wracam do Pathfindera. Drużyna dotarła do Green Gates. Miejsca, które przyśniło się Ragalfowi i okazało się siedzibą pewnej bardzo, bardzo nieznośnej wiedźmy. Kto nas tu przyzwał? O! Drużynie udał się rzut na percepcję, co za tym idzie. Wykrycie pułapek, więc cofniemy się tutaj całą tą zgrają. Wybierzemy Woodjiffa, naszego łotrzyka. Rycerza już w sumie. Łotrzyko rycerza. Odbezpieczymy pułapkę. Udało się. Wycofam. Ruszymy sobie wszyscy tutaj. I mamy drogę wśród tych ruin w lewo i w prawo. A zobaczmy, co jest w prawo. Zapiszę grę. Już mniej więcej jesteśmy nabufowani. Jedynie Ragal widzę, że zbroja maga mu się kłóci z jego karawaszami. Gdzie tu mamy inwentarz? Jest inwentarz. Nie, wszystko na raz. O, dajmy sobie zbroję. I co się teraz wyłącza? To jest ciekawe dla mnie. Mam nadzieję, że większy bonus idzie. Nie będę teraz się wczytywał. Po prostu liczę na to, że większy bonus pójdzie. Okej. Okay. Droga po prawej jest zamknięta, ale na jej końcu znajduje się jakaś beczułka, w której są dwie srebrne flaszki, trochę szkła, 81 sztuk złota i kilka różnych składników, które przydadzą się do wytwarzania czegoś. Droga po lewej natomiast tutaj jest nuta z jakąś fioletową aurą. My przejdziemy dalej. I o, mamy tutaj już kilka demonów. Jak śmiecie tu przybywać, mówi jakaś postać. To jest chyba nasza towarzyszka. Nie wiem, jak poszły rzuty na inicjatywę. Pierwszy jest Babał Wojownik, który szarżuje w kierunku naszej drużyny. Drugi jest Ragalf. W porządku, czyli jeżeli jest Ragalf drugi, da nam to możliwość rzucenia przyspieszenia na drużynę. I Ragalf sobie cofnie troszkę. Kończymy nim turę. Następny jest Lan, nasz mnich, który może czterema strzałami. Tu już na całe szczęście póki co sprawdźmy ich klasy pancerza. Tutaj mamy 30 Devastator, 25 Kalawakus i wrog Baba Warrior ma 23. Dobra, czyli zostawimy tak jak jest, wydam sobie tylko jeden punkt ki na ekstra atak, ponieważ widzę, że będzie to walka wymagająca wielu z naszych zasobów. I mamy 5, 19, 16, 15 i krytycznie za 47, także super tura ze strony Lana. Czas na Regila. Rzuci Order of the Godclaw. To mu dam i całej drużynie na 30 stóp dookoła niego bonusy. I będzie to trwało minutę. Dobra, używamy. I podbiegniemy do tego wojownika. Następny jest Sosiel, który mamy wszyscy opóźnienie trucizny. Mamy na sobie już opóźnienie trucizny. Zatem rzucimy sobie może ochronę przed złem. Tak, myślę, że tak. Ochrona przed złem to będzie dobry wybór. I Sosiel kończy turę. Następny jest Mamut. Czy to Mamut dobije tego wojownika? Chyba tak. Tak jest, wykończył go i zakończy swoją turę. Następny jest Woodjiff, nasz łotrzyk. On ma na sobie... Co on ma na sobie? On nie ma na sobie... Niestety... O, a jeszcze dla zabawy Woodjiff w sumie może, bo my się nie będziemy ruszać, rzuci sobie tutaj dokładnie plamę i zostanie tu gdzie jest. Następna będzie Sella. I Sella, ja myślę, że zacznie od nałożenia rąk na siebie i z tym trybem defensywnym stanie sobie tutaj, żeby odwrócić może uwagę niektórych z tych demonów. Dobra, zobaczymy. Następny jest Devastator. Idzie w naszym kierunku, ominął plamę i zatrzymał się. Kalwakus, my tutaj potem rzucimy chyba drugą plamę, aż się prosi. Tu mu się nie udał rzut.
Ragalfowi udał się jakiś rzut. I następny Kalbakus. Nie trafia. Dobra, Bismut, nasz Triceratops. Czy on może zaszarżować prosto w tego demona? Nie może. Może natomiast podejść aż tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie rzucił i się przewrócił. No właśnie, tego się obawiałem. Dobra, smoczątko. Ono na szczęście będzie mogło chyba... A nie, tutaj oberwie nasz... Moment, musimy się jakoś lepiej ustawić. A może jakbym się tu ustawił z tym smokiem, o, to będę mógł ominąć salę. Tak, w ten sposób omijam salę chyba. Tak jest, sala nie otrzymała obrażeń. Następny jest Ragalf, czas na debiut naszego zaklęcia, zwanego śmierdzącą zabójczą chmurą. I rzucimy ją prosto tutaj. Rzucimy ją prosto tutaj. Czemu nie rzucimy? Co się stało? Czemu Ragalf nie może rzucić? Dobra, musi chyba przeczekać turę. Dobra, zatem Lan użyje ekstra ataku i zacznie atakować tego demona. Trafił, 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 nie trafił. No, dwa trafienia chociaż poszły. Regil też go zaatakuje, ale przyszarżuje w niego. Tak, albo w tego demona. Dewastatora nie, bo tu będzie musiał rzucać rzut, więc sobie po prostu przyszarżuje w niego i trafi go za 31. Całkiem dobry wynik. Sosiel. Co my tu możemy zrobić z Sosielem? Możemy rzucić odporności nam. Stanąć sobie tutaj i rzucić odporność, ale na co? Kwas, ogień, dźwiękowy. Oni dają okrzyki, a dajmy sobie to. Dajmy sobie to. Nie wiem, czy do końca są tu ataki dźwiękowe, ale to są okrzyki, więc liczę na to, że może, być może. O, okej, udało się zabić jednego z demonów. Woodjiff, teraz czas na niego. To jest 5 minut Woodjiffa. I jeszcze nie, jeszcze musi rzucić na siebie, nie ma już Magic Mirror. Niedobrze, ale może rzucić lepsza broń. Na drugą rękę damy. I Woodjiff podbiegnie sobie tutaj. Atakując. Jeszcze nie będzie teraz atakował, no ale... Jak się uda, to w następnej turze. Sela nie może już użyć swojego... swojej aury, więc wyłączy walczenie defensywne. Ma włączoną walkę... A to oni są wszyscy chaotyczni, źli. Bardzo dobrze. Więc broń ma axiomatic, co oznacza, że broń tak jakby jest, traktuje sama siebie jako praworządna. Dobra, dobra, no to atakujemy. Trafiony za 8? Nie, to Sela trafiona za 8 wraca do trybu defensywnego. Użyje jeszcze Smite Evil. Teraz ataki idą w Woodjiffa i to są trafione ataki. 4. Wrok krzyczy, ale nam udały się rzuty obronne. Oj, ostre obrażenia tutaj następują. Na całe szczęście demon się przewrócił. Tutaj gra mnie informuje o tym, że Cronan, nasz mamut, właśnie został zainfekowany. Spores to są zarodniki. Zarodnikami. I choroby działają podobnie jak klątwy, dopóki nie zostaną uleczone. Spróbujemy. Dobra, Eivu. Co ty możesz robić? Możesz jeszcze tutaj zionąć. Raz i nie ranić nikogo oprócz tego potworzyska.
albo zbliżyć się tutaj i zrobić to lepiej. Tak, krzyknęła, dobrze. Nasza smoczyca, koniec tury. Ragalf, co Ragalf może? Ragalf nie może, Ragalf musi teraz rzucić tą zabójczą chmurę. I liczymy na to, że ona będzie naprawdę zabójcza, ale tylko dla wrogów. No, chyba nic się nie dzieje. Teraz Lan, używamy punktu ki. Wracamy do Deadly Aim. I strzelamy. Trafiony za 35, super. Regil na Devastatora. I trafia go, super. Sosiel leczy. Cronan atakuje go. Trafiając, super. Trafił krytycznie, dzięki czemu outflank zadziałał z Regila, który też trafił i to wszystko poszło wspaniałą serią ataków. Woodgif może zaatakować? Po prostu? Może nie tak. Ja chcę po prostu atakować Woodgifem. Gdzie są akcje? Standardowe akcja standardowego ataku. Poproszę. Spell Combat, czy włączy, to jest bez znaczenia. Nie chcę go atakować korozyjnym dotykiem. O, chcę po prostu atakować tak. I nie trafić. No super. Sela, nakładanie rąk na Woodgifa. I za 14. Woodgif niestety umrze nam. Ale to będzie dobry przyczynek do tego, żeby Sosiel wypróbował zaklęcie wstrzeszające. Kiedyś trzeba w końcu. Wstaje niestety demon, ale dostał atak okazyjny. Bismut może wstać, ale na szczęście nietrafiony atak okazyjny ze strony wroga. Zaatakuje. Usunął jedno z lustrzanych odbić. Super. Aiwu nie może już zionąć, może natomiast zaatakować. I zabić tego demona. Super. Teraz Ragalf. No Ragalf niestety, ale w tak ciężkich sytuacjach, jak oni wszyscy się do niego zbliżyli, rzuci sobie międzywymiarowe wrota i przeteleportuje się na drugą stronę. Żegnam panów. I jestem tutaj. Super. Teraz czas na Lana. Jego 4. Użyjemy. Punktu ki. 5 ataków. I Regil, który zaatakuje wroga, zabijając go. I został już tylko Kalawakus. Super. Sosiel rzuci leczenie. Nie, nie, nie miałeś tego rzucać. Sosiel, miałeś wskrzesić kolegę. Cronan zaatakuje. Sela zaatakuje. Teraz demon. Coś rzucił na Cronana znowu złego. Ale na szczęście nie trafił ani razu. Smoczyca zaatakuje. A my... O, opóźnimy. Za... Sosiela. Trójkę bohaterów, bo chcę, żeby Sosiel teraz rzucił... Wskrzeszenie. A nie, mam po prostu zwykłe wskrzeszenie, tak? Czyli... Nie musiałem aż tak czekać. W porządku, po prostu wstrzesimy go. A więc niech Sosiel sobie poatakuje. Proszę bardzo, trafił krytycznie. Teraz Lan. Nie będzie już używał punktówki, po prostu zaatakuje. I całkiem dobre te ataki. Regil zabił wroga. I pierwsze, co Sosiel robi, Ragalf wraca do drużyny. I Ragalf teraz będzie... Oj, spokojnie. Nie, nie Ragalf. Sosiel
rzuci tutaj sobie wskrzeszenie na Wujifa. Wrócił! Udało się! Co tu się wydarzyło? Chwila. Wyjdźmy z tej chmury. Może to o tą chmurę chodzi. Nie, to wrok. I jego przeklęte... Co on rzucił? Spores, tak? Jeszcze 9 sekund, ale to będzie trwało. Dobra, to 9 sekund drużyna wytrzyma. Ja spojrzę sobie na mapę. Nie będziemy na razie odpoczywać. Sosiel rzuci... Już chyba koniec tych sporów. Nie będzie nic rzucał masowego. O nie! Ja nie zapisałem. Prawda? Ta chmura przeszła obok. Ona wędruje sobie po mapie. Sprawdzę, czy zapisałem. Chyba nie zapisałem. I to jeszcze zabiłem go, wysysając z niego permanentnie całe obrażenia. Czyli będę musiał powtórzyć tą walkę. Oj, teraz nie zadbałem o to chyba. Sprawdźmy, czy zapisałem. Ale wydaje mi się, że nie i że trzeba będzie tą walkę powtórzyć. I dokładnie. Nie zapisałem tej walki. No dobra, zatem już jak wiem już na co się tam przygotować, to od razu wejdziemy tam z przyspieszeniem. Tak, Sosiel rzuci ochronę przed złem. Tego jeszcze nie będziemy rzucać. Sela, jak już wiem co tam mnie czeka, to jeszcze do tego Wujif rzuci nam ochronę przed tarczami. A, nie zaszkodzi. Niech ma drużyna. A to było na wszystkich? Tak, na wszystkich. Dobra. Niewidzialność to nie. Ochrona przed złem już jest zrzucona. Ragalf jeszcze może spróbować. To zapiszemy od razu grę. Muszę to zrobić w miarę szybko. Tak, wszyscy przyspieszeni. Sela jeszcze proszę na siebie nałożyć ręce. Super, zapiszemy jeszcze raz grę. I mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko. Ok, to jest nasza sukubica, która im tutaj pomaga. A my właśnie jeszcze wiem, co mogłem rzucić. To już zaraz to zrobimy. Opóźnimy się w turze za Ragalfa. Zapraszamy. Za Ragalfa. Nie po to trenowaliśmy tyle cały nasz układ drużynowy. Lan. No za Ragalfa. Smoczątko za Ragalfa. I zaczynamy tu od Ragalfa. Ragalf rzuci... Gdzie jest? Nie będziemy rzucać zabójczej chmury, chociaż mają wszyscy ten. Wujif, jak to tam wygląda u niego? Ma delay poison. Czyli mogę zacząć od zabójczej chmury, ale mogę też zacząć od plamy. I położyć tutaj tą dwójkę wrogów. Tak, da się? Nie, nie da się. Za daleko niestety musiał się Ragalf przejść. No ale Lan nie musi. Lan może użyć punktu ki i zaatakować 4 razy. Nawet 5 razy.
smoczyca nasza może też zaatakować i trafić. Tak samo nasza paladynka. Zredukowana broń, zredukowane ataki. Regil natomiast będzie szarżował. Nie, nie będzie szarżował. Order of the Godclaw zostało włączone. Po prostu zaatakuje. Ujiv natomiast podejdzie tutaj. On nie będzie atakował tak, tylko normalnie. I nie trafi. Natomiast mam nadzieję, że trafi nasz mamut. Pierwszy raz trafił, drugi raz nie trafił. Nasz Triceratops też podejdzie i zaatakuje, ale nie trafi. I Sociel rzuci jeszcze na wszystkich ochronę przed tą energią, przed Sonic Energy. Nie, już nie mamy. A czemu nie mam? To już chyba zostało rzucone. Ochrona przed złem. Ochrona przed strzałami. A jest tutaj, dobra, odporność. Teraz się przekonamy. Drugi demon podchodzi. O, demon podszedł do nas i kogoś zaatakował. Na szczęście tutaj nic nie zostało trafione. Ragalf został zraniony, ale tylko lekko, więc Ragalf rzuci sobie na tego Devastatora magiczne pociski, ale tylko jeden przebił odporności. Zatem Lan użyje punktu ki i zaatakuje tego demona, ale tylko raz. Co tu się stało? Czemu tylko jeden atak? Nie wiem. Nasza smoczyca natomiast ma 4 ataki i dobrze je wykorzystała. Sela też zaatakuje i zaatakuje za 0. Natomiast Regil, no mam nadzieję, że on się tutaj teraz popisze. 4 ataki w tego czy tego demona. Zaatakujmy tego. Trafiony, trafiony, trafiony i nie trafiony. Ale dobrze poszło. Ujiv. Tutaj może spróbujemy tego zabić, udało się. I tego niestety już nie zaatakujemy. Zaatakuje go natomiast mamut. Pierwszy raz nie trafi, drugi raz trafi i to dość sporo. I nasz Triceratops też trafi. Natomiast Sociel teraz. Sociel co zrobi? Sociel usunie klątwę. Nie ma jeszcze na szczęście żadnych klątw, więc chyba po prostu będzie atakował. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Czy ktoś ma jakieś obrażenia? Nie, póki co nie mają. Możemy po prostu go zaatakować. Albo rzucić błogosławieństwo. To zawsze lepsze niż zwykły atak. Rzucimy sobie błogosławieństwo szczęścia na niego. Udało się? Nie wiem, ale teraz czas na demona, który atakuje mamuta. Nie udaje mu się, wrog krzyczy, ale nic się nie stało. Tutaj jakaś redukcja poszła. Ragalf leży niemalże martwy, musi przesunąć się za Selę. Natomiast Lan nie leży, Lan może atakować. Perfect strike. Użyjmy go. I atakujemy. Perfect strike. Dobra. Smoczątko zaatakuje też. Paladynka, nakładanie rąk na innych. Ragalf. Tak, i jeszcze atak. Nie, już bez ataku. Regil. Atakuj, panie. Trafiony, nietrafiony, ale pozdejmował mu ten Mirror Image. Ragalf niech jeszcze leży. Czy może użyć przedmiotu leżąc? Nie, nie może. Natomiast Ujiv może tutaj spróbować uratować sytuację. Tylko w tego wroga może atakować. Devastator nie. Tak, ten wrog to jest jego
Już to już nic nie ma, dobra. O, usunął jeden mirror image i mam nadzieję, że zostanie teraz dwa razy trafiony. Nasz Triceratops niestety nie trafił. Sosiel rzuci leczenie masowe. I jeszcze kogoś zaatakuje? Nie, no już nie może. Wrog 0 damage'u i ataki w Woodjiffa. Tylko 1, 2, 2 trafione. Dobra, nie jest źle. Dwóch nam wyłączyło teraz. Ale najważniejsi gracze jeszcze walczą. Punkt ki użyty. Perfect strike. I w Devastatora. Pierwszy trafiony, drugi trafiony. Trzeci nietrafiony, czwarty nietrafiony, piąty nietrafiony. Szkoda. Aiwo, nasza smoczyca. 5 ataków. Krytyczny atak, bardzo dobrze. Teraz Sela. Sela leczenie wszystkich. Regil. 4 ataki. Prosto w wroga. Pierwszy trafiony, drugi trafiony. I jeszcze dwa wypłacone w Devastatora? Nie. Drugi poszedł w Warriora. Ragalf musiałby wstać, ale on może leżeć. Woodjiff, możesz walczyć? Spróbujmy. Może, ale nic nie trafi. Ja ciekawe jak z Mamutem. Mamut chociaż raz trafił. Triceratops. Nie trafił. Sosiel. Trafił za zero. Teraz w Lana idą ataki, ale wytrzymał. I teraz tura Lana, on będzie strzelał. Użyję jeszcze jednego punktu ki. No, już jesteśmy blisko. Smoczyca załatwiła go. Paladynka nałoży ręce na Lana. Leczy go za 17. No i Woodjiff. I teraz nasz rycerz piekieł dokończył dzieła. Cała drużyna przesunie się tutaj. Sosiel użyje. Co tu się dzieje? Mamut oszalał. Trzeba go właśnie na taką okazję break enchantment. Ale nie na siebie. Nie, 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 to nie chcę. Uciekaj. Uciekaj, Lan. Tak, w sumie tutaj uciekaj. Cała drużyna niech się przysunie. Dobra. Wszyscy cali w miarę. Jeszcze trzeba wytrzymać ile? 27 sekund tego. Zapiszę sobie to tym razem. I podliczymy trochę. No, to leczenie lekkich ran jest teraz to, co rzucam, więc niewielka strata. Jeszcze chwila. O, i już koniec. Możemy ruszać dalej. Coś zostało po tych demonach? A, tylko włócznia babał. Więc niewiele. Dobra, zapiszę grę. Green Gates, super. Przejdziemy się dalej. Co tutaj jest? O! Proszę bardzo, coś leży przy ziemi i jest to... Jakiś święty sztandar? Proszę bardzo, to jest dla paladyna. I to nie jest skabard, tylko to jest naszyjnik, tak? Dobrze rozumiem? Nie, przepraszam, to jest szalik dla paladyna chyba. No ja zaraz jak ubiorę ten przedmiot na... Gdzie to jest? W różnych? Jest tutaj. To jest naszyjnik? Nie, to się tutaj niesie. Dobra. Czyli co? Czyli weźmiemy jednego kota? Nie, zostawiamy nasze koty.
zamiast mikstury będzie miała ten naszyjnik. Tak, coś się zmieniło u niej? Tak, proszę bardzo, to jest... Nie, to jest po prostu pochwa na miecz. Taka, czy coś takiego. W każdym bądź razie poprawia to Smite Evil u naszej paladynki, więc się przyda na pewno. Zapiszę jeszcze raz grę. Ruszamy dalej w te ruiny. Trzeba odnaleźć dzwon, tak? A ja tu żadnego dzwona nie widzę. Widzę jeszcze dwie rzeczy do przeszukania. W jednej są 102 sztuki złota, mikstura byczej siły. Stary ten, mikstura znikania. A tutaj proszę bardzo, zimne żelazo, trochę kwarcu i zakrzywiony elfi miecz, ale warty na wezmę. Nie wiem czemu. Jako, że to elfie ruiny. O, proszę bardzo, udał się rzut na percepcję, kolejna pułapka w korytarzu po lewej, a tutaj za ścianą mamy wejście do góry. O, ktoś tam jest. I nie jest to nikt przyjaźnie nastawiony. Dobra, już nieważne. Musimy się tutaj zmierzyć z ekipą. Poczekajmy na Ragalfa, który rzuci przyspieszenie. Od tego zaczniemy. Całe spotkanie. Tych przyspieszeń mam sporo, bo jesteśmy świeżo po odpoczynku. O, co to? Korozja. Jakiś smok tutaj jest, proszę bardzo. O, bardziej smokowiec, bo to Drake, tak? Jak wygląda model? On ma twarz taką bardziej ptasią, ale bardzo fajny model, bardzo mi się podoba. Jak tam wyglądają jego umiejętności? To chaotyczny, zły smok. Poziomu 13. Ja sobie tak po prostu tutaj wbiegłem. To jest już pod wpływem przyspieszenia i całkiej sporej wręcz listy rzeczy, które tutaj ma. Zatem Sosiel. Co zrobi Sosiel? Sosiel rzuci. Musimy się ochronić przed kwasem, tak? Bo on właśnie splunął na nas kwasem. Gdzie tu, no? Ochrona przed kwasem. Dobra. Ragalf. Przyspieszenie. Ujif wbiega i walczy. I nie trafia. Lan. Będzie strzelał po prostu. I trafi. Nasze smoczysko podbiegnie tutaj i zionie we wroga. Tak jest. Triceratops podbiegnie tutaj. Nasz... A tu są dwa te smoki. To może być trudna, trudna walka. Chwila. Tu trzeba teraz to wszystko rozplanować. Dobra, Ujif... Regil. Najpierw spróbujmy zdjąć tych. Mamy odpochronę przed kwasem, więc liczę, że najpierw pozbędę się tych demonów, a potem zajmę się tymi smokami. Kogoś nam wyłączyło? Dobra, zredukowane są te obrażenia, więc teraz do akcji może wkroczyć paladynka i zaatakować tego pana. Oj, 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 oj. Ujif zszedł teraz po serii ataków. Sosiel. Co, musi podbiec tutaj i podleczyć wszystkich? Chociaż nie był to dobry ruch. No, zobaczymy. Ragalf, czas na tą zabójczą chmurę. Jeżeli ma ona kogoś zabić, a najlepiej jakiegoś wroga, to najlepiej teraz. Ujif umarł. No dobra. Trudno, wskrzesimy go. Jesteśmy na taką ewentualność przygotowani. Teraz trzeba strzelać i to najlepiej szybko. Zacznijmy od tego pana. Za 0, za 10, za 14. Dobra,
jakieś tam punkty spadają. Nasze smoczątko może na szczęście jeszcze zionąć. I tak właśnie zrobi. Tylko jak to zrobić tak, żeby... Dobra, jeszcze nie tak. Chwila, muszę zionąć tak. Kto tutaj jest? Regil, żeby Regil nie oberwał. Dobra, to tak. Trafieni. Koniec tury. Regil biegnie w tą stronę, nic nie robi. Mamut nic nie robi. Ataki w Regila. I Sela, która nałoży na niego ręce. Zakończy turę. Ataki w Smoczyce. Triceratops też nie żyje. Sosiel. Czas najwyższy podleczyć całe towarzystwo. I to tyle. Ragalf. Ragalf może spróbować przewrócić kogoś. I ktoś się skusi? Nie, niestety. Lan natomiast użyje punktu ki i będzie strzelał dalej. IW tak samo będzie atakowała. 4 ataki. I kończy turę. Regil, możesz w końcu walczyć? Może walczyć. Czy dalej jest pod wpływem przyspieszenia? Nie, nikt nie jest, bo się przyspieszenie skończyło. Czy możemy sobie pozwolić na opuszczenie tury? Nie, nie możemy. Spróbować dobić tego. Czy to będą ataki okazyjne? Chyba nie. Zabity. Super. Koniec tury. Cronan nic nie robi. Czas na Selę, która ma 2 ataki. I no dobra, niech będzie w tego smoka trafiony. To był atak okazyjny. Wraca do trybu defensywnego. Taki w nas Sosiel. Co może zrobić Sosiel na chwilę obecną? Może. Nic nie może. Może zostać tak jak jest i kontrolować tutaj punkty życia innych, czyli czytaj. A nie, dobra. Możemy podleczyć Smoczyca i to całkiem sporo by jej się to przydało. Więc damy jej leczenie krytycznych ran na Smoczyca. I co? Byłem za daleko chyba. W każdym bądź razie Ragalf musi przyspieszyć całe towarzystwo nasze. I zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądać. Punktki. I co? I w tego smoka. Perfect strike. I w smoka. Trafiony, trafiony. Trafiony, trafiony, trafiony. I to krytycznie, także przeszło jeszcze na wrogów. Super. Aiwu może jeszcze zionąć. Czy zrani kogoś z naszych? Nie, zrani tylko wroga. Więc trochę ich tu poraniła. Okej, okay, Regil, 4 ataki. Pokaz siły. Darmowa akcja, oczywiście. Pokaz siły. Trafiony. 2 strzałami. Załatwiony. Załatwiony Drake. Proszę, no to jest pokaz siły. Dobra, mamut przetrwał te wszystkie klątwy, które na niego rzucono. I będzie atakował dalej. 2 trafione ataki. Drake nie krzyczy, ale my jesteśmy raczej odporni. Sela wyłączy tryb defensywny. Schowa księgę modlitw i zaatakuje go. 3 ataki i powrót do trybu defensywnego. Został jeszcze jeden smok. Na szczęście mamy tą odporność na kwas i to wszystko będzie dokładnie zredukowane. Sosiel... Co? Sosiel nic nie będzie robił na razie. Rzuci błogosławieństwo i zakończy swoją turę.
Ragalf. Ragalf oszalał, więc on nic nie będzie robił, natomiast Lan może trochę postrzelać. Krytyczne trafienie, super. Jeszcze jedno trafienie i nie załatwił, ale było blisko. Ajwu, możesz zaatakować, może podejść tutaj i zionąć na przykład jeszcze. Nie, już nie może zionąć, ale nie zaatakuje. Natomiast Regil chyba będzie w stanie to zrobić, tak? I to całkiem sporo obrony to da. Teraz paladynka włączy tryb defensywny w ogóle w międzyczasie tak zwanym. Kronan załatwił, nie będąc pod naszą kontrolą, załatwił tego jednego z demonów. Okej, podleczmy się trochę. Ragalf leży, Lan nie leży i może strzelać. Załatwieni wrogowie. Super. Ale był to ciężki pojedynek. Jeszcze Ragalf i Mammut nie doszli do siebie. Kapłan, musimy tak zapisać grę na osobnym save'ie. I kapłan musi się teraz skupić. Wskrzesić Wujifa. Mamy wskrzeszenie. Wujif, powracaj. Jest na mnie Wujif. Od razu go sela, a nie uleczy go. Na szczęście Sosiel jest na takie sytuacje przygotowany. Ma leczenie krytycznych ran. Ma przygotowane leczenie ciężkich ran. I to 3 razy na dzień. Drużyna się zbierze. Ragalf zerknie do swoich sztuczek i odwoła tą zabójczą chmurę, którą przyzwał. No niewiele zmieniła ta zabójcza chmura. Cały czas pada krew. Mamy kilka tutaj pojemników. O właśnie. I kolejna rzecz, którą Ragalf musi zrobić, to odwołać tą plamę na środku. Ale nie biegnij tak, Ragalf, co ty robisz? Tutaj. Dobra. Teraz można się przyjrzeć temu, co tutaj mamy. Trochę złotych monet, piór, skór. Dobra, to zbierzemy to. O, mamut. Kolejne mikstury, naszyjnik. I tu, proszę, hełm. Zaraz go sprawdzimy. Przyzwanie wilka, zniknięcie, kamień na pięść. Super. W ogóle jeszcze Ragalf, jedna rzecz. Musi światło rzucić tak na scenę, żeby drużyna lepiej widziała. Od razu się rozjaśniło, ale tutaj scena rzeźni. Ile krwi i martwych demonów. I ten Regil po środku. Nasz rycerz piekieł. Gnom. Dobra. Inwentarz, zbroje i pokażcie mi ten hełm. Nie, to nie będzie tutaj, to będzie tutaj. Hełm mistrza wiatru daje noszącemu plus 4 do inicjatywy. Proszę bardzo, nasz rycerz piekieł. Teraz już naprawdę wygląda jak solidny rycerz piekieł Golarionu. Majstersztyk. Dobra, drużyna gotowa, dalej sprawdzić, o tutaj jeszcze jedna urna, czy jakiś inny pojemnik to jest po drugiej stronie i też trochę bogactw, trochę pierścieni, dwie mikstury, zwoje różnorakie, ja nigdy nie mam czasu w sumie przeglądać, zobaczcie ile mam zwojów, to jest po prostu masakra, jeżeli zwojowa, tutaj o, całe to wszystko to są zwoje, także całkiem sporo. I co? Ruszamy wkrótce dalej.